Всех приветствую на канале Рухингер, с вами Денис. Готика, прохождение Архалоса, 5-я часть. Значит, были мы в окрестностях фермы, выполняем задание, пытаемся хоть как-то заработать денег, заработать опыта и тому подобные вещи. Но пока это, не очень прям так хорошо получается, но стараемся. Я думаю, все получится. Сейчас здесь тыквы соберем. Я думаю, что они не против будут, как бы. И нам хорошо, и им неплохо. Вейт. Kim jesteś? Nazywam się Wejt. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Tak, kupić doszpiechy. 300 złotych? To chrenisze, parień. Co słychać? Bywało gorzej. Nie zarabiam tutaj wiele, ale wystarczy na przeżycie. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Кольца, амулеты. Это что такое? Кожаный пояс. Я понял тебя. Это рецепт. Рецепт. Большой колчан болтов. Давилка. Лопата, значит. У него, короче, тут весь фарш, который, в принципе, нужен. Рыбалка. Блин, я бы у тебя это купил. Давай, я готов тебе продать, значит, вот этот серп. Я продам тебе топор, в принципе. А продам вот это. Палки продавать не буду, сам понимаешь. Мне они еще пригодятся для некоторых дел. Так, ну, в принципе, как-то вот так вот. 23 всего лишь вышло, да? И что я могу взять? Удочку могу взять хотя бы. 20. Не могу. Chwila. A czym ja ci mogę pomóc? Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc... Zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze, co przychodzi ci do głowy, to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Я понял, парень. Дайте я тыкву до конца дособираю, хорошо? Потому что все, что неплохо лежит, это все мое. Так, тыква есть. Ну, там какие-то еще лепесточки. И сзади меня пища рудаков. Нормально, 15 здоровья восстанавливает. Довольно неплохая штука. Так. Ага, я понял. Значит, я просто одну уже такую доску посещал. Я думал, там как-то будет разные доски, разные... Опа, вот на Северин. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Wejta. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu!
Chyba muszę ci obić pysk. Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu, i pokaż, co potrafisz. Кух, я думал, не одолею его. Я думал, реально не одолею его. Поспим, чтобы восполнить здоровье. Все равно какая разница. Надо сейчас это делать. Надо спать. Я надеюсь, какие-то последствия сильные не повлечет за то, что я его отлупил. Не видишь, же что-то робе? Спадай. А, в принципе, вообще ничего. Что там за пробка, кстати? Что, давай торговцу его дадим, пускай он... Хотя пускай пока, наверное, пропуск этот полежит у меня. Возможно, им кто-то заинтересуется другой. Кто его знает? Оно ж... Или отдать ему. Ладно, давай дадим, не будем его. Hey. Пускай забирает. Мам, твой глейд. Świetnie! W takim razie mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem o nagrodzie. Niech ci się powodzi, Marwinie. Zaraz, zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. 120 złota mnie dał, znaczy 120 złota... Это у меня теперь 140. Доспехи могу какие-то купить? 150 могу взять, в принципе. Вот эти, да, могу взять, в принципе. Блин, я хочу их взять. Давай, давай. В общем, мне там две монеты надо, по сути. Давай, короче, что-нибудь... А, ну давай вот эти тыквы продадим. И купим у него доспехи. Возьму вот эти. Ай! Чё за песня, глянь. В одежке все как надо, как парень прямо. Все как надо, сохранение. Нормально, теперь я еще буду, думаю, увереннее себя чувствовать. Эй, ты! Co słychać? Dasz mi w spokoju pracować, czy mam pójść po wartownika? Dawaj, robotaj, robotaj. Tak, no здесь ребята такие они, то есть без имени, без ничего, крестьяне, грубо говоря. Так. Обалдеть. Еще и падальщик мне надавал по шее. Ну ладно. Хотя бы не так плачевно. Представь, если я был бы без доспехов сейчас, если я сюда появился бы. Они меня просто бы разорвали на куски. Так что я скажу... Даже нормально еще вышло. Так, а где у меня... Вообще... Так, вот, вот нравятся мне вот эти вот пещерные грибы, вот эти вот, ну, называемые пещерные грибы. Восстанавливают как раз-таки здоровье, как по 15 пунктов. Буквально за пару раз съедаешь и уже восстановился. Так, ребятули. Я вообще квесты ищу. Мне нужно как можно больше квестов. Охотника бы найти по чести было бы вообще прекрасно. Особенно если меня бы научил бы чему-нибудь. Так, в доме есть кто-нибудь, нет? А то я уже боюсь в дома заходить. Пили древесину. Кожаный кошелек. Опа. Пила на халяву, я покупал.
Nie, to ничего не даст. Я уже проходил эту тему. А, снайпер траву мы забираем. Хорошие. Хороший цветок. Так, перед древесиной нам ничего не дает. Это уже прошли. Здесь что, можно делать, нет? Бочка. Так, ну здесь мы были, мы фермеру помогали. Чего тутай вэншишь? Спадай! Я уже ухожу. Рассондне! Так, здесь... Эй, mógłbyś mi pomóc? Поможешь мне? А о co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Давай. Jasne. Świetnie! Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Річной рецепт, річной суп з травами. Розумім. Так, річной суп з травами. І можна ж, да, я приготовлю здесь. Ви ж не будете проти, ребят. Приготовить еду. Вот это мне надо приготовить. Одну, да, я так понял? Давай одну приготовим, не будем много наготавливать. Так, и что тебе? Супа себе удала? Tak. Da. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Chwila. Do zobaczenia. No ładne. Приготовил комнату, типа поесть. Зато опыта получил. Честный размен. Честный размен. Так, фермер здесь. А вот это что за крестьянин? Все крестьяне, да, здесь? Бегать никак нельзя, да, тут? Не получается. Крестьянин. Все крестьяне. Надо по-любому найти охотника, который бы смог обучить меня снимать шкуры с живот. Хлопче, спадłeś mi просто з неба. О co chodzi? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać. A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Patrzył. Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz. A i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Da, pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę. Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Мне нужно, как бы... Ох, мне нужно, чтобы денег мне дали. Опыта дают. А если я в сундук буду лезть? Давай попробуем. Не знам się на отвіранні. У меня нет нужного навыка, пишет. Понятно. Стой. Ха. Взял щетку просто с пола случайно. Так, ну в принципе, я бы тебе сказал, что тут уже убрано. О, видзе же już skończyłeś.
Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Суп пахнет великолепно, но золото пригодилось бы мне больше. Ладно, будем подкатывать, короче. Не могу się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni. Ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Co słychać? Dzięki twojej pomocy mogłam sobie trochę odpocząć. Zdecydowanie tego potrzebowałam. Co ona choć za sub dała te? Короче, nie знаю, какой она из этих двух супов мне дала. Но в любом случае это будет полезно, когда очередной дурачок хочет меня замочить. Хоть восстановлю здоровье, если что. Так, это что такое у нас? Это мясная лавка. Эй, ты! Я читал твое объявление. Ким jesteś? Jestem Remi i robię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje? Bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za tą mizerną zapłatę. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Nie wybieraliśmy naszego losu. Mogłem się tego spodziewać. Z waszych ust padają ciągle wymówki. Gardzę takimi tchórzami jak wy. Dawaj mu, короче, сейчас по szyję nawieszę. Powtórz, bo chyba nie dosłyszałem. Z miłą chęcią powtórzę. Jesteście wrzodem na dupie tej wyspy. Im szybciej was się pozbędziemy, tym lepiej. Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier. Tylko spróbuj mnie tknąć, a starszy się o wszystkim dowie. Pokaż mi swoje towary. Bazar to, конечно, szykarna. Mam wszystko. No, odlupić ją надо by. Сейчас сохранимся просто. Будет это последствия какие-то или нет? Odłóż broń! No ty co? Teraz mnie wkurzasz! A ja go даже bić nie mogę. Uron mu nie naszu. Ja pojmę. Wsio. Ja odstupaję. Och. Remi. Gdzie jeszcze nie był? Ja putuję się w tej dzierżawie kapitalnie po prostu. A no on targowiec, który ja wypełniał zadanie. A gdzieś u nas, ja nie pamiętam, co było. Czy rozsądnie? Короче, какая-то фигня. Тут мясник, там фермер. Здесь меня обучали шахтерскому ремеслу. В принципе, ремеслу меня обучали. Чем? Так, здесь у нас, значит, бар, таверна, да? Сторинген. Эй, Рупер, ты. Там мы ходили в рейд.
Может, еще какие-то задания появились тут? Не, ничего, я думаю, особо тут не появилось. Эй, ты. Так, там я у всех посещал. Здесь, в принципе, тоже с этими разговаривал ребятами. А, там у нас чего? Здесь часовня какая-то. Сюда я не заглядывал еще точно. Островки собирать? Собирать? Так, сейчас мы здесь быстренько обойдем все окрестности, потому что вдруг что-то будет полезное. Так, ну пока ничего не видно такого, чтобы... Тяжелые палки будем собирать, так как из них можно сделать, если что, стрелы. В принципе, все надо собирать, потому что все полезное. Ничего там не пломбировать. Крыса напала на меня. Ну или я на крысу. Короче, кто-то на кого-то напал. Наверное, я, потому что она в любом случае защищала свое жилье, она здесь жила. Здесь воины похоронены, заостренная палка. Знал бы я, что здесь заостренная палка, я сюда сходил бы сам уже давно. А я ее хотел покупать в свое время. Так, крыса. Крыс мы не терпим. Тем более, мяса на халяву не бывает. Ой-ой, царский щавель. Одна из редких трав. Ну, по крайней мере, в готику, в которую я играл. Это не, это как бы мод. Поэтому не знаю, насколько он здесь будет редкий. Но пока он мне единственный вроде попался. Сир Уильям. Леди Альдона. Правителя ушедших лет. Это кто у нас? Это кто у нас? Безымянный? Это кто? Никто. Так, ну вроде Хендрик. Хендрик. Вроде все, я, да, собрал эти сорняки. Без właściwego klucza. Мне нужен подходящий ключ. Я думаю, какой-то квест будет связан с сорняками, с этими. Дом Лаквара. Hey. Ну, привет, Лаквар. А, маг воды, здорово. Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, Lokwar tamto, Lokwar kim jesteś? Lokwar boli mnie palec, Lokwar mam sraczkę. Mam już tego serdecznie dość. Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Zgadzam. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze,
to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym co prawda nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale najpierw musiałbyś przejść test. Jaki test? No, test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna. Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać 3 zadania. Dalej. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. Wytrwałości. Weź tę miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem i plecy mnie rypią, a na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. Короче, опять мне заставляют убираться в доме. Ну, как бы уже приучены мы к этому делу. Эй, ты! Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy, a tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Да блин, смысл в том, что я уже ходил к этой Марте, к таверне, в эту. Она меня один раз уже запалила. С тем, что я хотел унести этот пирог. Я думаю, вообще сейчас бы задание не слетело из-за того, что один раз она меня уже увидела. Ну попробуем, а что делать? Как бы надо делать вещи. Сейчас заберем Марта, она вообще вот здесь стояла похлебка. На отфиранию замков. Эй, ты. Надо с ней говорить только. Co nowego? Не денервуй мне. Не dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze. Она забрала похлебку. А я ж могу приготовить. У меня ж вроде рецепт даже ее остался. У меня же даже рецепт вроде, я ее рецепт украл. Вставай, пообщаемся. Сейчас надо посмотреть. Где-то должна быть кухня. Где кухня? Здесь кухня есть? У тебя кухня есть, тот парень? Нифига у него нет. И его самого нет.
Где он делся, не знаю. Мне нужна кухня. Здесь нету кухни, это точно. Ох-ох-ох-ох-ох. Кухня, 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 кухня. Мне нужно найти кухню. Здесь есть кухня? Да, этот меня не пустит. Czego ty tam szukałeś? Чё ж делать? Ну, при... я не знаю даже. Сейчас как бы там, где должна была стоять эта миска, ее там нету просто-напросто. То бишь это к чему? Это к тому, что квест мы тут и не сможем завершить. Да ставь ты его. Даже интересно, сейчас надо найти плиту какую-то, свободную желательно. Вон там плита, я помню, была, и здесь плита должна быть. Но это сейчас накинется. Чего тутай вэншишь? Да спадай. Ничего. Нету. Нельзя. Рассондне. Вот это вот печаль на самом деле. То есть я квест не смогу завершить. Из-за того, что просто я раньше взял предмет. Квестовый. И меня с ним запалили. Я ж не знал про это. Почему бы его не заспавнить снова, как бы. Сейчас попробую ее делать. Не знаю, чем это закончится. Но других вариантов я не вижу. Ну что, Марта? Готово. А, я понял. Никто бедный за мной не за. Мне ее сил не хватит одолеть. Жесткая, жесткая тетя. Еще раз. Нигде więcej ze мной не зачинай. Заберет мое оружие, да? Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Так, берем другое, значит, оружие. Выпиваем зелье. Просто я хочу проверить, что будет, если у нее забрать. Тут еще не вальчи. Нигде меньше за мной не зачинай. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Twoja broń może mi się przydać. Вы у меня решили все позабирать, да? Не, как бы разумно, базару нету. Так, еще попытка. Чуть-чуть осталось. Буквально на два удара. Давай, давай, ты должен встать. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Вставай, вставай, парень. Твоя бронь może mi się przydać. Так, Марта, 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 Марта. Выпиваем. Все, сейчас должно хватить, как бы. Отлично. Да-да-да, мне хватило. Все. Дай-дай-дай. Дай отступить. Ничего страшного, пускай забирают. Зато я суп! Зато я суп забрал. Давай, надо уйти, а то сейчас Марта накинется. Давай, давай, уходи. Я думаю, последствий этих особых не будет за эту Марту. Но зато забравшись суп ее. Где он? Вот он. Я уже как минимум выполнил квест, который я не должен выполнить был. Потому что я предмет раньше нашел. Фух. Ну хоть дали возможность забрать этот предмет. Сейчас посмотрим, что он скажет вообще. Может, скажет, ты обалдел, ты зачем на нее напал? А что было делать? По-другому никак я не мог выполнить.
Gdzie on, kstaty, jest? Lakwar. Hej. Tyle wystarczy? Oho, z pewnością. Dzięki, mały. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Przez twój genialny pomysł naraziłem się tylko miejscowym. Przejmujesz się, jakby cię szanowali. Jesteś obcym. Ludzie na tej wyspie nie lubią obcych. Naprawdę nie masz czego żałować, chłopcze. Spójrz na to z tej strony. Ile się już zdążyłeś nauczyć? Cóż, nauka wymaga poświęceń. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Nie, nie, wstawaj, 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 хорош лежать. Пойдем, парень. Так, ну я думаю, третье поручение выполним в следующий раз. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.